Od bramki sezonu w debiutanckim sezonie w Premier League do bycia zmienionym w 28 minucie Pucharu Turcji za słabą grę. Zacznijmy od początku, czyli od świetlanej przyszłości, którą niewątpliwie posiadał Dele Alli. Świetny sezon podczas wypożyczenia do MK Dons, powrót do Tottenhamu i 10 bramek oraz 11 asyst w debiutanckim sezonie w najwyższej klasie rozgrywkowej. To właśnie te statystyki doprowadziły do okrzyków, że Dele to kolejna wielka nadzieja angielskiej piłki, a po niedawnych przejściach na emeryturę Stevena Gerrarda i Franka Lamparda szybko znaleziono godnego następcę. W rzeczywistości w wieku zaledwie 23 lat Dele miał już na swoim koncie więcej bramek w Premier League niż obaj wspomnieni piłkarze na tym samym etapie kariery. W kolejnych sezonach zdobył drugiego gola w wygranym przez Anglię 2-0 ćwierćfinale Mistrzostw Świata ze Szwecją w 2018 roku, a następnie pomógł wejść Spurs do finału Ligi Mistrzów. Jednak po tym jak zwolniono Pochettino i zatrudniono Jose Mourinho, sprawy potoczyły się źle dla młodego Anglika. Już na początku współpracy Mourinho otwarcie nazwał Alliego leniwym gościem podczas spotkania zespołu przed meczem. W tym sezonie zawodnik rzadko pojawiał się na boisku, w wyniku czego stracił swoje miejsce w kadrze Anglii Garetha Southgate'a na Euro 2020. Alli prawie całkowicie wypadł z kadry Spurs, a kibice powoli zapominali, że taki gracz w ogóle dla nich może zagrać. To dziwne, ponieważ zaledwie rok wcześniej mówiono nawet, że Anglikiem zainteresowany jest Real Madrid czy Barcelona. Krótkie odrodzenie pod rządami następcy Mourinho, czyli Nuno Espirito Santo, okazało się fałszywą iskierką nadziei dla Dele. Były trener Wolves został szybko zwolniony i zastąpiony przez Antonio Conte, który na Alliego stawiał jeszcze mniej niż Mourinho. Po 6 sezonach kariera Dele w Spurs dobiegła końca. Dołączył do drużyny Evertonu, którą prowadził Frank Lampard, z nadzieją, że ponownie stanie się talizmanem. 4 miesiące później nie do końca się to tak potoczyło. Dele był niewykorzystywanym rezerwowym. Alli w Evertonie spędził zaledwie pół roku, wystąpił jedynie w 13 meczach i finalnie został wypożyczony do Besiktasu. Liga turecka miała być dla niego szansą na odrodzenie i odbudowanie się, tymczasem tam również nie ma teraz dobrej opinii. Besiktas posiada w umowie zapis, który gwarantuje wykup Alliego po sezonie za zaledwie 8 milionów euro. Czy z niego skorzysta? Na dzień dzisiejszy wszystko wskazuje na to, że nie. To bardzo przykra historia, ponieważ od występu w finale Ligi Mistrzów i obserwacji przez największe kluby w Europie do bycia odrzutkiem w Turcji minęły zaledwie 3 sezony.